Razi słoneczko. Już jesteśmy. W ogóle te miejsce szczepień mieści się w klubie. Zaraz Wam opowiem wszystko w samochodzie. Jogurt o smaku ginu i toniku. O ba! Uważaj! Ha! Poszło! Ale w takiej opcji ze szpilkami też mi się bardzo podoba. Naprawdę. Vlogu. Coś mi w tych włosach dzisiaj nie pasuje, no po prostu tak mi one dzisiaj nie pasują, chyba zaraz pójdę je jeszcze raz uczesać, ale pokażę Wam mój dzisiejszy outfit of the day. Buty Santos H&M-u, takie lakierki, czarne rajstopy, spódniczka kiedyś kupiłam w ASOS i tak sobie pomyślałam, że bardzo fajnie to będzie wyglądało z bluzą, z myszką Miki. Jeszcze coś na wierzch założę, jeszcze nie wiem co. Pomyślę jeszcze, ale pierwsze co to pójdę coś z tymi włosami zmienić. No i przeżywamy od samego rana. Zaraz jedziemy z Wojtkiem na pierwsze szczepienie na COVID. No to tylko wejdzie pewnie na 2 minuty, ale no ja przynajmniej jakoś tak bardzo to przeżywam. Jadę z nim, Maxa położymy spać, Maciek będzie go pilnował. I tak mnie pewnie tam do Wojtka nie wpuszczą, będę pewnie czekała w samochodzie. No ale chociaż nim tam pojadę. Dobra, widzimy się za chwilę. O, muzykę ściszyć. No jak ściszyć? Dobra. Jesteśmy już... Coś włączyłam? Jesteśmy już w samochodzie, słoneczko wychyla się zza chmurek, a w końcu trochę tylko zmieniłam te włosy, właśnie byłam na poczcie wysłać Wasze zamówienia, za które Wam z całego serca dziękuję. No i zmierzamy już ku punktowi szczepień. Razi słoneczko. Już jesteśmy. W ogóle te miejsce szczepień mieści się w klubie drużyny koszykówki? To jest koszykówki? The Eagles tutaj w Newcastle. I już widzieliśmy, Wy też widzieliście przed chwilą na filmiku, że kolejka straszna tam jest. Ale ile tutaj aut na tym parkingu? Tu zapas. Tam są, tam jest jakiś drogowskaz. COVID-19 racji. No nie, to jest do Wertu. No, to jest to, tak? Nie. Mówię Ci, że tak. Pani każe jedź, nie myśl. Stop, stop. Tu nie wolno kręcić. All right.
Tu się wciskasz. No gdzie? Tam tyle miejsc miałeś. No ale tam tak ładnie, jak tam stoi. Tutaj mam elegancko. No i w sumie kurtki nie zakładałam. Wzięłam tylko tę moją czarną wiatrówkę, którą znacie z mojego butiku, do ręki i to wystarczy. Jest ciepło. Gdzie my tu mamy iść? A ja maseczki nie założyłam. Potrzymaj. Samochód jedzie, kochanie. Ja będę się ręce dezynfekować. No. Musisz przestać. Okay, so can I just ask you to sort of go down that way? I'm going to be the same. Have you NC's Newcastle City Council? Yes. How old are you? 50. Right, you're in the cohort 50? 56. You're in the cohort? 51. I'm with him. Right. Right, so you're not getting a vaccine? No. You're 51. Mm-hmm. Right, okay. Have you got the appointment? Let your kids to school. Yeah. Just grab some gel, guys, and then let's move on. But just grab some gel first. I co tam się przy stolikach dostaje? No, może już muszą się znaleźć na liście. Dlatego ona się pyta, to przychodzą ludzie i wytracą czas. No. Ja się dziwię, że mnie wpuścili z tobą. No tak, ale jest przecież lockdown, nie powinno mnie tu być. Ale no tak. A tu przynajmniej widać, jak boisko wygląda. Nie za bardzo. Aha, i tam trzeba, widzisz, podawać nazwisko. Hey. 135. What's your name? Konarski. Polanski. Polanski, ja. Wojtek. Thank you. Thank you very much. We are together. Are you all together? Yes. Yeah. Right, well, come on forward then. You okay. Come forward and be together. Okay, thank you. I'm going to... you need a damp one before you go. Unless you've got a damp one, you're going nowhere. There we go, my love. Are you two together? I'm with him. Right, so it's you having the job? Yeah. Right, okay. We had to go for you. You've got an appointment? You're too young. Right, thank so you. What time was your appointment? Yeah, 35. 2:35. 1:35. 1:35, all right. Just need to get on the right sheet. There aren't many of us about. Best name. What's your name? Wojtek Tomasz. No, I'm all right, thank you. Yeah, thank you. There you go. Yes. Come on, there aren't many Wojceks in this room. That's for sure.
I got your date of birth, 22nd of October 70. Nie ma możliwości, żebym ja z mężem została od razu? No technicznie nie, bo patrzą na, czy są jakieś choroby przewlekłe. Nie toczyłeś tarczycy, Hashimoto? Hashimoto, tak. Zapytam lekarza, bo normalnie wiek, no to wiadomo, nie bardzo. O, super. Bo ja dzwoniłam do GP i powiedzieli, nie ten wiek, czekaj. Ale to... Proszę poczekać. That's an unusual spelling. How do you pronounce that? Wojciech Konarski. Wojciech, yeah. That's it. Yeah. Okay, just have a seat. Thank you. Dziękuję. Right, okay, so what's going to happen now is that I'm going to ask you quite a few questions and we need to fill this form in. And we talk a little bit about the side effects and then you get the vaccine back there, okay? Mm-hmm. So I just need to fill my details in. Right then, have you had a vaccination in the last 7 days? Are you currently unwell with a fever? No. Have you ever had a serious allergic reaction to a medication or a vaccine in the past? Do you carry an EpiPen or had any severe anaphylaxis in the past? No. And were you involved in the vaccine trial for, you know, the COVID-19 vaccine? You weren't a volunteer in the trial? No. Are you taking any medication at the moment? Have you had a bleeding disorder in the past? Have you currently got any symptoms of COVID-19? Are you working at the moment? Yes. So, are you happy to consent to have the vaccine today? Yes. Have you got any questions about the vaccine that you'd like to ask? Good. I'm just going to show you this leaflet. So you're going to get the Oxford AstraZeneca vaccine today. This information leaflet I'll be able to give you to take home gives you information about the vaccine. And the thing that probably is most important today is to just look through the potential side effects. Mm-hmm. Most people, the symptoms are mild. You might get nothing. You might get a few of these. The commonest ones are sore arm, feeling a bit fluey, feverish, aching. Aching muscles might start today, might start tomorrow, usually lasts just a few days. If you're affected, then taking some paracetamol is a good idea. And having, if you're feverish and you're hot, plenty of liquids. You might want to have a rest for a few days if you can, if you're affected. So that's yours to keep. But he can go to work as usual. Yes, if you're fine. Occasionally, very occasionally, some people feel so rotten that they don't feel well enough to go to work. But see how you feel. So I think you're okay to have your vaccine. I don't know whether they've had a chat about whether your wife can have it. I'm just waiting for the doctor to decide. Two doctors are actually discussing. No, sorry, it doesn't count as one of the high-risk groups. Okay, thank you very much. Okay. So anyway, you can have yours. Thank you, and thank you. Would you like to go to the Yeah. Hiya.
Wojciech Konarski, 52nd October 1970. Lovely. Are you having your left or right arm? Are you right-handed? Yes. So we put in your left, left. Yeah? Okay. Look at that jumper come right okay. up, or we need to take it off. Okay. Hey, just take a seat there. Thank you. Hey. Just relax your arm. Just relax. Make it go floppy. Yeah. All done. Yeah. You need to sit there and you'll just get a card saying you've had the vaccine. Okay? Okay. Thank you very much. Mogę sobie tam wziąć ten wraczy? Tak, proszę. Hello, you're right. Yeah. Are you driving? This is just yeah. accident. You're the one driving, right? It just shows it's had the first So all you've got to do is... Sorry, it didn't look like it was cleaning. Take it off. Yeah, stop. Sorry. It's a late one. I'll take it. Thank you. Well, you will have to go sit down and wait until 8 minutes past. Okay. Two. And if you wouldn't mind signing your name there first, please, mate. Mm-hmm. Write your name down, and then that's your vaccine card. So when you come for your second job, you need to come and show them that. Okay. No problem. Right. Just take that. You just go sit down. Thank you. Thank you. You too. Ah, no jak się czujesz? Jeszcze nie wiem. Po szczepieniu. Jesteśmy teraz w miejscu obserwacji. 15 minut Wojtek musi czekać, ale cieszę się, że nie robili problemu, żebym ja tutaj z nim była. Dobra. Już mi zimno. Wojtek strasznie spragniony. Ciekawy, czy to pierwszy objaw. Po szczepieniu. Bye. Bye. No dobra, chciałam zdjąć maseczkę, ale wszyscy tu w maseczkach chodzą, to jeszcze pójdziemy. No, po szczepieniu wyszliśmy. Zaraz wam opowiem wszystko w samochodzie. Wyjeżdżamy z parkingu, powiem wam, że tyle aut teraz jest. My w jakimś dobrym momencie tu jeszcze trafiliśmy. Jeszcze nie było tak pełno, ale teraz mnóstwo aut, kolejka do wjazdu. O, idzie pani z takim niemowlakiem, pani przyszła na szczepienie z dziewczynką. Taka dzielna była dziewczynka, na koniec tylko coś tam płakała. Powiem wam, że ma tak super wszystko zorganizowane. Tyle ludzi i tak szybko, płynnie wszystko szło. No, jesteśmy pod wrażeniem, nie? No. A ty? Zdasz jakąś relację? Nie wiem, tak się boję jeszcze. Nie, ale Wojtek dostał szczepienie i krew mu zaczęła lecieć. I poprosił o wadkę i pani już mu zaglądała. No, co tam się dzieje, bo nikomu nie leci widać krew, a Wojtkowi poleciała. Ale no naprawdę. I spotkaliśmy Polkę! Polka, pozdrawiamy panią Anię. Ona ten... No tam pytała się, czy oboje do szczepienia, mówimy, że tylko Wojtek. I spytałam się, czy ja też mogę dostać dzisiaj szczepienie, czy nie można jakoś się wkręcić. Powiedziała, że tylko jeżeli masz jakieś choroby. Ja mówię, że ja mam niedoczynność tarczycy, Hashimoto. O, z Hashimoto to możesz, na pewno. I powiedziała, że pójdzie się lekarza zapytać. Poszła i tam próbowała załatwić, ale nie udało się. Jeszcze nie moja pora. Poczekamy. No, ale jestem naprawdę pod wrażeniem, jak to tutaj jest zorganizowane. Super. Dobra, teraz jedziemy do The Company Shop. Maciek pilnuje Maxa. Znaczy, Max śpi. Śpi tak mniej więcej już godzinkę. Myślę, że pośpi jeszcze z godzinę, półtorej. Także jedziemy do The Company Shop. W razie czego możemy podglądać Maxa też na kamerze. Fajnie. Zobaczymy, co tam kupimy. Tak dziwnie, że tak sami. Bez dziecka. Bez żadnego dziecka. Dawno takiego wyjazdu nie mieliśmy, nie? Nie, prosto, prosto. Everything was so liberating, so great. And we
we're just so happy. Everything seems so incredible, amazing, new. Come on, let's do this. Zobaczcie, co znalazłam. Jogurt o smaku ginu i toniku. Różowy gin i jogurt o smaku bzu. A tu jest jeszcze jeden. Gin i tonik. A, po prostu gin i tonik. Smak. A wiecie co? Chyba sobie wezmę na spróbowanie jeden. Albo dwa. Jak 10 funtów? To 10 funtów? Do sushi, że surowy, gotowy. O Boże. Drog. No. No, sama kapusta 2,50. Strasznie drogie tutaj wszystko dzisiaj. Co to jest? Ojej, mórz, ostrygi. Ostrygi. Ile tu ich jest? 12 żywych ostryg, 6 funtów. Kupujesz? Nie. No kup sobie jak chcesz. Nie, bo ja nie wiem jak to otwierać. Niby nic nie było, myśleliśmy, a trochę się nazbierało. Idziemy już do kasy i zaraz przy aucie wam pokażę, co kupiłam. O, zaraz spadnie. No to zaczynamy food hall. Tutaj jest woda gazowana. Ile tu jest? 12 butelek w zgrzewce. I to ta zgrzewka kosztowała tylko 1 funta, to wzięliśmy sobie 6 takich zgrzewek. Teraz lecimy z drobiazgami. 33 funty w ogóle zapłaciliśmy. Cheeriosy. Tutaj takie jajo było otwarte z cukierkami w środku Quality Street za 75 pensów przecenione. Wafle ryżowe, organiczne, lekko solone. Tampony. Co to jest? Kiełbasa wiejska. No i wzięłam sobie te dwa. No dobra, tutaj położę. Te dwa jogurty o smaku ginu z tonikiem. Tutaj wzięłam dla Maxa kredki, karteczki samoprzylepne i balony dla Maxa. No i lecimy dalej. Tutaj jest taka fajna mieszanka kaszy z ryżem. To pomyślałam sobie, fajne do sałatek będzie. O, tak to wygląda. To wzięliśmy 3 takie. 3 za funta były. Tutaj jest jogurt waniliowy. Tutaj są mini ciasteczka z kukurydzy z czekoladą.
A tutaj mamy 12 opakowań migdałów, bo były 4 za 1 funta. No to wzięliśmy sobie takie 3 zestawy, tak jakby. Wojtek wybrał sobie takie bezy fajne, Marksa i Spencera. Kiełbasa toruńska. No i wziął Wojtek te ostrygi. Tutaj mam jeszcze 3, podaj mi tam ten jeden miks. Tu są takie miksy do robienia ciasteczek. Millions Cookie Mix. Wzięłam 2 o smaku gumy do rzucia i 1 truskawkowe. Odżywka do włosów, bardziej takie mleczko, żel do włosów delikatnych i płaskich. To wzięłam Monice, żeby sobie wypróbowała. Kwaśna śmietana. Tutaj coś ciekawego, burak i ziarno Nigella. Zbożowe ciasteczka. To jest sok do rozcieńczania? Tak. Chyba tak. Chrupiąca gruszka i róża. No i skusiliśmy się na te 15 piw za 8 funtów. To nie wiem, w stylu Köln. Zara jakaś. Tutaj Mena Brea. Dobra. Najwięcej to wzięliśmy Desperadosów, bo w takich fajnych, malutkich buteleczkach 0,25 litra były. Co tu jeszcze Wojtek wziął? Modelo jakieś. Korona. No i to chyba wszystko. A tu jeszcze sok do rozcieńczania. Malinowy. Malina i rabarbar. Tu jeszcze coś jest? Nie, też Desperados. Dobra, to już tą resztę pakujemy sobie do siatki, do bagażnika i jedziemy do domu. Wróciliśmy do domu, rozpakowujemy wszystko, a Maksiu tu ostro pracuje, nie? Łyżeczkę myje. Tak on tu ciężko pracuje przy tym zlewie. Takie czyste będzie wszystko. Maksiu się już zabrał za jajo, ale to z Monią chyba musisz razem. Ta-da! Jajo czekoladowe, a... O! Już Maksiu nawet rozpakował. To chodź Monika do niego. Tak, tak. Ale o, tu są cukierki jeszcze. Ale wiesz co, Maksiu? Może na talerz położymy te jajo, dobra? Nie, nie. No nie na dywan, nie. Poczekaj, poczekaj. Na talerz. Albo cukierka teraz zjedz. A jajo trzeba na talerz, bo ono się strasznie pokruszy, wiesz? Wybieram ten. Dobrze. Co próbujecie? Poczekaj, no nie wiem teraz kogo nagrywać, czy iść do Was do ciastek, czy Maksia. To przynieś mi te ciastka, zobaczymy. Mam być nagrywać, pewnie pudełko chcę. No chciałam pudełko. To są te ciastka z tym burakiem. To ja sobie jedno spróbuję. Jak krakery się smakuje, a jak Twoja czekoladka, dobra? No, to jak krakersy tak trochę smakuje. Chcesz? Nie, to masz teraz czekoladkę. Podjadamy sobie, Maksiu? Ale dobre! Lili przeskoczyła przez bramkę chyba właśnie. No dobra, mamy talerz. Proszę, Maksiu. I co z nim teraz zrobisz? No musisz zgnieść, no. O, zobacz. Patrz, jak dziura. Dziura jest, no. I teraz bierzesz i sobie gryziesz. I powiedz mamie, czy dobre? Sobie. A mogę kawałek? Teraz do tego jaja. To mama musi sobie kawę zrobić, wiesz, Maksiu? Wiecie, że Wojtek prawie wszystkie zakupy pochował. A, tego Wam jeszcze nie pokazałam. Maksiu, tutaj mam coś dla Was jeszcze. Dla Ciebie i dla Moniki.
Zobaczcie, taki miks do robienia ciasteczek. Dodaje się tylko masełko i są ciasteczka, Million Cookie Mix, o smaku gumy do żucia, a tutaj o smaku truskawkowym. Będziesz z Moniką robił ciasteczka? O, Wojtek się za ostrygi bierze. O, ja cię. Mam jeszcze przecież te z plaży, pamiętasz te? Mogłeś na sitku, kochani, a Wojtek tak do zlewu wrzucił, jeny. I jeszcze do gąbki, do mycia naczyń. No Wojtek się na dobre przygotowuje do tych ostryg. Z desperadosem. To ostatni posiłek, to co? Przestań. Dobra, podajcie mi tamto mleko, podaj mi mleko. Albo wlej mi. Ale, no dobra. No jest pokazane, jak nożem to otwierać, ale... No, ciekawe, czy dasz radę. Trzeba jakiś nóż. To ciężko, taki, nie? No, ciężko. A ja gdzieś, nie wiem, czy tam na szafie w wazonie jednym, nie wiem, czy nie mam muszli po tych ostrygach, które nie w zeszłym, jeszcze w zeszłe lato jadłeś, nie? Mhm. Jaka to była plaża? King Edward's Bay. I tam jeździliśmy i tam ostrygi Wojtek sobie zamawiał i jadł, no. Wojtek tu coś próbuje otwierać. No, mogę ja spróbować? No dawaj, masz tym nożem, tam ten połamiesz. O fuj, jak to śmierdzi. Pachnie nożem. Nie zapomnij się skaleczyć. No właśnie też pomyślałam, no, uważaj. Pokaż te zdjęcie. No co, uzugi masz? No, no bo co? O tak, Monia, jeszcze do góry nogami teraz nie, ci położę. Nie, tutaj mam. Aha! Proste to. Tak? To musisz ściereczką przytrzymać. O, no widzisz, dlatego się skaleczę, bo nie mam ściereczki. Tu? No właśnie, ja nie wiem, ja tam robiłem, to się złamało. No to daj mi ściereczkę. Weź, bo ty tak się zabierasz, to może ja się zabieram. Boże. Maksiu, pokaż się. Ślicznie wyglądasz, ślicznie. Ślicznie wyglądasz. Ale to od dołu, od tego płaskiego, no. Mógłby na dokorze. Nie dasz rady? No jak bym się tu dostać? Nie wiem. Miesz? O! Masz? Nie chcę mnie wpuścić. Mnie już ręce bolą, jak ja patrzę. O Jezu, otworzyłeś! O Boże! Ja cię zobaczcie. I to żyje. I to czuję. I ty to zjesz. O matko, o Jezu. Monia, przecież to żyje! Przestań to. Dawaj następne. To już nie, nie? Tego się nie je chyba. Ja nie wiem. Może. Dobra. Następny. Całkiem nieźle Wojtkowi idzie. Ja się akurat złamała, ale... Zobaczcie, ile już obrał. A to są muszle, tak? Co? No co ty? No to góra. No. No ale to tak, dla nas tak po prostu zostawiasz, tak? Czy coś z tym robisz? Śmieci! No nie, bo ja tam zbierałam do wazonu te... No i po co? No, bo mi się podoba, jak to wygląda. No ale to nie tak góry, tylko... O, bo! Uważaj! To są te, co już nie mogę się do nich dostać. O, jest. I gotowe. Jenny. Tam jeszcze z czymś podawali. Różne były, pamiętasz? Uciekł ci tata? A to jeszcze daj jakieś łyżeczki dwie. Jak ty też będziesz jadła, to dwie. Wojtek powiedział, że nie chce z cytryną taką świeżą, tylko chce z takim sokiem z cytryny. To jest świeża? Tak. Aha! Zaraz cię wyciągnę. Muszę uwiecznić, jak tata je ostrygi. Tata już stary smakosz, już jadł. No Monia. Już. Monia, popatrz najpierw, jak ty jesz. Ja nie wiem pierwszego, nie. Poszło. Co? Teraz ci się będzie tam ruszać w brzuchu. Mogę próbować? No to akurat już mam ochotę. Tak, już idziesz, Maksiu. Jeszcze jedną i teraz Monia. No już mama przestanie. Hop.
poszła. Teraz masz parkę w brzuszku. Monika jedną spróbowała, więcej nie chce, a Maksiu tu pomaga tacie przyprawiać, tak? Ho, ho, ho. A co to jest, Maksiu? Nie, to tutaj na talerzu. Co to jest? O! Ostry. Ostry. Ostrygi. Ostrygi. No. Obiecałam wam ostatnio, że pokażę wam dwie nowości, jakie będą już niedługo w butiku. Pierwszą mam założoną na sobie. Są to dwie sukienki, zobaczcie, jakie cudo. Ta-da! Założyłam teraz do szpilek, bo miałam akurat na sobie czarne rajstopy. To jest pierwsza sukienka, tak bardzo mi się chciało jakiegoś koloru. I jest po prostu niesamowita. Jest to 95% bawełny, 5% elastanu. No jest przepiękna. Tak fajny kolor. Myślę, że będzie fajnie wyglądać z gołymi nogami, z adidasami. Jak będą takie ciepłe dni, ewentualnie jak chłodniej, to z kataną narzuconą na wierzch. Zobaczcie, jakie piękne rękawki. No jest świetna. I jest taka, wiecie, poszerzana. Ja mam na sobie w ogóle rozmiar M. Jest poszerzana, że nawet jak się trochę bardziej obiecie czy coś, to tutaj nic nie będzie się odznaczać. Ubieram, ale uwielbiam takie sukienki. Jest ona z tyłu zapinana na jeden guziczek. No bardzo mi się podoba, bardzo. Ale w takiej opcji ze szpilkami też mi się bardzo podoba. Naprawdę. Super. Dobra, teraz idę przymierzyć wam drugą sukieneczkę. I tak oto prezentuje się druga sukieneczka. Taka trochę oversize'owa. Ja mam na sobie również rozmiar M. Uważam, że jest to całoroczna sukienka. I do właśnie czarnych rajstop, i do kozaczków. I latem do trampek, do adidasów, do sandałek. No świetna, można nosić taką, wiecie, rozpuszczoną albo z paskiem. Monika właśnie się zastanawia, bo najmniejsza w butiku będzie S-ka. Jest trochę za duża na Monikę. Monika myśli, czy sobie jej nie przerobić, bo jej się bardzo też spodobała. Trochę skrócić i z paskiem nie nosić. Mi ta długość idealnie odpowiada. Dekolt możemy sobie regulować, jest przemiła w dotyku. No super, naprawdę. Jestem mega zadowolona z nowych zakupów do sklepu. Tak, także już naprawdę niedługo będą dostępne. Zapraszam was bardzo serdecznie. Tak się szybko przebierałam, tak się spieszyłam, bo kurier przyszedł i pukał pod drzwiami. I zobaczcie, co mi przyniósł. Ta-da-da-da-da! Dostawa towaru. Powiem wam, że jest to coś, o co mnóstwo pytań dostałam. Biało-szary kocyk, w tym taką jodełkę. Cześć, Maksiu. O, balony już masz. Są tutaj też nowości, także myślę, że w następnym może filmie lub w którymś z następnych pokażę wam, co tutaj jest nowego. A jak oglądacie tego vloga, to zapewne już te wiodełka biało-szare są ponownie dostępne w sklepie. Zapraszam. Dzieje się dzisiaj dużo. No, jest już trochę później. Wiatrak tu chodzi. Jak się zapala światło, to się włącza od razu wiatrak, hałasuje. No w każdym razie schowałam się tutaj, bo Max śpi i nie chcę go obudzić. Chciałabym się z wami pożegnać. Bardzo wam dziękuję za spędzenie tego dnia z nami, za te przeżycia, szczepionka, jeny, ostrygi, sukienki nowe do butiku, jejka, działo się, działo. Także bardzo wam dziękuję. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, buziaki, trzymajcie się.